Cześć, tutaj Hitpitero. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. FIFA zdecydowała, właściwie EA zdecydowało, że od nowej FIFA, FIFA 18, będą w grze nie legendy, tylko ikony. I te ikony będą dostępne na każdej platformie, więc w końcu ja, gracz PS4, będę mógł przynajmniej popatrzeć, wypożyczyć jakąś legendę, oczywiście już w trybie ikony. I dzisiaj, po tym jak już mamy ogłoszone, że będzie Maradona, Henry, Ronaldo, Lev Yashin, ja sobie przygotowałem listę 10 nazwisk, które ja osobiście chciałbym zobaczyć w tym trybie ikon, w tych kartach ikon. Więc zapraszam na tę listę. Zaczynamy. Od prawego obrońcy, od Cafu. Były gracz Milanu. Oczywiście legenda, znakomity. Do niego się porównuje wielu prawych obrońców dzisiejszego futbolu. Wiadomo, AC Milan, wielka firma wówczas, wielkie osiągnięcia prawego obrońcy, mistrzostwo świata, moim zdaniem jak najbardziej zasługuje na tytuł ikony, na kartę ikony. Sympatyczny gość, bardzo przyjemny do oglądania, obrońca, do którego, tak jak mówiłem, wielu się porównuje, wielu dąży do takiego stylu gry, jaki on prezentował, i dlatego tutaj chciałbym, bo gwiazdę AC Milan, w sumie pewnie Damian też by chciał go zobaczyć w FIFA 18. Następny na liście jest Edgar Davids. Tutaj wiadomo, moim zdaniem ikony powinny być takimi charakterystycznymi postaciami. Powinny mieć swoje elementy, które wyróżniają ich spośród reszty. No i dlatego moim zdaniem Edgar Davids powinien być tutaj też włączony do tej gry. Niegdyś w FIFA 2003 lądował na okładce nawet całej gry FIFA. I teraz moim zdaniem jak najbardziej powinien się znaleźć jako ikona. Następny na liście jest kolejny zawodnik, który słynął z gry w AC Milan. To oczywiście Dida. No też tutaj dużo można o nim powiedzieć. Naprawdę bardzo dobry, bardzo utytułowany bramkarz. Oczywiście też Liga Mistrzów na jego koncie. Nawet dwa razy w barwach AC Milan, mistrzostwa tutaj Włoch. Wiele naprawdę świetnych meczów, no i wyrobienie sobie takiej naprawdę bardzo dużej marki przez brazylijskiego goalkeepera. No o ile dobrze pamiętam, to na Mistrzostwach Świata, kiedy Brazylia wygrywała w roku 2002, to Dida bodajże był na ławce, tam bronił Marcos, jeżeli dobrze mi się przypomina, między słupkami Brazylii, więc wówczas akurat Dida nie był podstawowym bramkarzem, ale mimo wszystko to jest bardzo poważna postać, jeżeli chodzi o historię bramkarskich osiągnięć w dotychczasowej historii piłki nożnej. No i jeżeli chodzi o bramkarzy, to też charakterystyczną postacią był Jerzy Dudek. Ja bardzo chciałbym, żeby EA tutaj brała bohaterów poszczególnych ważnych meczów w historii futbolu. No oczywiście mamy Mistrzostwo Świata, mamy Mistrzostwo Europy, no i finały Ligi Mistrzów. No i Dudek oczywiście się wyróżnił swoim tańcem. Moim zdaniem to byłoby fajnie, gdyby chociaż tego Dudka wprowadzili i specjalnie dla jego postaci, tylko i wyłącznie dla jego postaci, włączyli do gry animacje związane z jego tańcem na linii, czyli Dudek Dance, bo zawsze to by coś wyróżniało tego zawodnika, tą kartę, by coś dodawało ekstra do gry. Moim zdaniem właśnie każda ikona powinna mieć coś ekstra, coś co wyróżnia ich kompletnie od innych kart w grze. No i tak jak na przykład tutaj Dudek, to byłaby animacja tańców przy rzutach karnych i ewentualnie inne dodatkowe animacje. Dlatego wydaje mi się, że powinni tutaj załatwić coś takiego. A jeżeli chodzi o finały, Stambuł, no oczywiście jeszcze tam Londyn, wiele innych finałów, Steven Gerrard, wielka postać, która skończyła karierę nie tak dawno, ale moim zdaniem jak najbardziej już teraz zasługuje na kartę legendy. Podobnie on, podobnie Frank Lampard, Paul Scholes, ta cała trójka powinna mieć swoje karty legend, moim zdaniem, bo każdy chciałby złożyć ponownie środek pola właśnie z tych trzech zawodników. W reprezentacji Anglii to nigdy nie wypaliło, ale teraz, kiedy w FIFA byłaby opcja mieć każdego z nich w topowej formie, w najlepszej dyspozycji, w najlepszej oprawie statystyk, to bardzo chętnie by wielu graczy starało się ponownie skompletować całe trio w jednej jedenastce i Steven Gerrard mógłby tutaj grać na dziesiątce z Lampardem i Scholesem troszkę za nim. Ja w tym filmie umieściłem tylko Gerrarda z wiadomych powodów, z wiadomych względów, ale ta karta to też właśnie na podstawie tego, co mówię. Równie dobrze chciałbym widzieć Scholesa oraz
Franka Lamparda, bo cała trójka już zakończyła kariery i są gotowi, żeby jak najbardziej wejść w te buty ikon w następnej FIFA. Juninho Pernambucano, tu z kolei gwiazda, jeżeli chodzi o swoją wyjątkową zdolność do rzutów wolnych. No i właśnie, moim zdaniem spośród wszystkich zawodników Juninho powinien mieć tą swoją jedyną unikalną animację takiego długiego rozbiegu i potężnego uderzenia z prostego podbicia. To jak Juninho Pernambucano potrafił uderzyć z jaką siłą i precyzją, to było coś niesamowitego. Też oczywiście brazylijski pomocnik potrafił nieźle dryblować, utrzymywać się przy piłce. To nigdy nie był demon prędkości, ale tak jak mówię, jego strzały z dystansu, jego rzuty wolne, to było coś wyjątkowego. Nikt inny tak nie potrafił uderzyć rzutów wolnych jak on. No być może kiedyś, wcześniej, też można było porównywać do Juninho Roberto Carlos, ale mimo wszystko Roberto Carlos aż tak dobrze z prostego podbicia jak Juninho nie uderzał. I mi się wydaje, że właśnie dlatego Juninho powinien mieć swoją własną kartę ikony w FIFA 18. Gajska Mendieta, tutaj oczywiście mniej znany zawodnik, być może wielu z was nie kojarzy tego pana. Gajska Mendieta to generalnie nigdy wielką gwiazdą piłki nożnej nie był, ale jest legendą Walencji. Ponad 200, prawie 300 spotkań dla Walencji, poza tym występy też w Barcelonie, też grał w lidze angielskiej w Middlesbrough. Ogólnie gość był bardzo utalentowany, technicznie świetnie bił rzuty wolne, rzuty rożne, ogólnie stałe fragmenty gry. Był naprawdę genialnym tutaj kreatorem sytuacji i to może nie jest jakaś tam specjalna postać w historii futbolu. Ja mam do niego sentyment dlatego, że kiedyś jak zbierałem jeszcze naklejki, to mam jego do tej pory naklejkę z Mistrzostw Świata 2002. I właśnie ten zawodnik też tutaj symbolizuje tę reprezentację Hiszpanii, która wówczas naprawdę miała wielu utalentowanych zawodników. No i wśród nich był Mendieta, ale wtedy oczywiście sędziowie troszkę, oczywiście w cudzysłowie, troszkę pomogli Koreańczykom i Hiszpanie, bodajże odpadli po rzutach karnych w ćwierćfinale, choć powinni to wygrać wszystko w regulaminowym czasie gry. No i Mendieta dlatego moim zdaniem tutaj jako taki super specjalista od stałych fragmentów gry powinien mieć swoją kartę ikony, oczywiście trochę niżej ocenianą niż reszta. Raul González Blanco, no tutaj oczywiście wielka ikona, wielka gwiazda w historii Realu Madryt. Wielu fanów Realu do dziś ma tutaj wątpliwości, czy zarząd Realu odpowiednio pożegnał swoją legendę z klubem, bo oczywiście Raul pewnie chciałby grać całą karierę w Realu Madryt, ale został trochę tak źle potraktowany. Jego odejście było troszkę wymuszone i to nie przez niego samego, a przez zarząd. Odszedł do Schalke, potem trafił do Emiratów bodajże Arabskich i tam skończył swoją karierę, a powinien to zrobić właśnie na Santiago Bernabeu. Potem oczywiście w meczu gwiazd powrócił, został przywitany z ogromną owacją. No ale mimo wszystko, to jest jeden z tych napastników, o których się będzie mówiło jako król, jako lis pola karnego. Tak jak on wykończyć akcję, to nie potrafił prawie nikt. To był prawdziwy maestro z piłką przy nodze w polu karnym. Jeżeli on dostał piłkę w polu karnym, to gwarantowało to niemalże strzeloną bramkę dla Realu Madryt lub reprezentacji Hiszpanii. No wielki piłkarz, wielka postać, szkoda, że w Realu troszkę zlekceważyli go. Ale mimo wszystko tutaj jak najbardziej zasługuje na kartę ikony. O Ronaldinho Gaucho tutaj nie ma co się specjalnie wypowiadać, bo każdy doskonale wie. Tutaj jeżeli chodzi o Ronaldinho, to specjalnie dla niego EA powinno przygotować kartę z 6 gwiazdkami sztuczek, bo to co potrafił wyczyniać Ronaldinho, to przechodziło czasami ludzkie pojęcie. To było coś z innej galaktyki, on wyprzedzał wszystkich o kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi o umiejętności kontroli nad piłką. No nieprzypadkowo wygrywał złotą piłkę, nieprzypadkowo strzelał kapitalne bramki. Oczywiście dzisiaj Messi bije rekordy z Ronaldo. Messi też prezentuje kapitalne umiejętności, mija zawodników jak tyczki, ale mimo wszystko takiej kontroli piłki jak Ronaldinho to chyba nikt w historii futbolu nie prezentował. I to na takim poziomie, na jakim to robił właśnie Brazylijczyk. Bo on oczywiście, dribbling, magia i te inne sprawy, to są podstawy, ale też nie zawsze ta piłka wpada do siatki, a Ronaldinho potrafił właśnie z tą piłką zrobić tak wiele dobrego, tak wiele niesamowitego, że ta piłka właśnie do tej siatki też wpadała, też notował wiele asyst i ogólnie stał się legendą Barcelony.
Potem oczywiście jeszcze grał w Milanie, w brazylijskich klubach, ale ostatecznie do tej swojej formy z Barcelony nie powrócił, chociaż zawsze jego gra była bardzo miła dla oka. No i ja bym bardzo chciał, bo ten Ronaldinho od momentu, kiedy zniknął po FIFA 15 z gry, to brakuje jego gry, brakuje jego postaci, brakuje jego karty. No Damian na pewno też bardzo chętnie by nim zagrał, stworzył po raz kolejny skład brazylijskich legend. A poza tym te rzuty wolne Ronaldinho też mają swój własny urok. No i cóż, to by było na tyle w tym filmie prezentującym potencjalne legendy. A nie, czekajcie. I jeszcze Balak. Nie mogło zabraknąć niemieckiego Panzerwagena środka pola. Naprawdę. To, co on miał kopyto w nodze, to też coś, co niewielu jest w stanie wykonać. Rzut wolny, Mistrzostwa Europy, bodajże mecz z Austrią albo z Chorwacją, do końca się nie pamiętam. Polecam zobaczyć na YouTubie jego strzał z rzutu wolnego, bo to było naprawdę jak wyrzutnia rakiet, albo jakby przyjechał właśnie ten Panzerwagen, ten czołg i wystrzelił taki nabój, który no zdetronizował wszystko wokół siebie w promieniu naprawdę 1,5 kilometra. Taki to był wyrzut. Poza tym Balak, bardzo dobra kariera. Grał oczywiście w Bayerze Leverkusen, grał w Chelsea, grał w Bayernie. Pamiętamy jego rajd za sędzią w meczu z Barceloną. Przed tym oczywiście rajdem oczywiście sędzia nie pokazał ewidentnej ręki, nie pokazał karnego. No a wtedy Balak wściekły biegł za Ovrebo, wymachując przed jego twarzą rękoma. Panie, co pan robisz? Co pan tutaj pokazujesz? Przecież pan, ewidentnie widział pan rękę i tak dalej, i tak dalej. Potem te sceny przeszły do historii i wiele razy były pokazywane na dziennikach, w wiadomościach, w różnego rodzaju tutaj programach piłkarskich. No i tak, teraz już na pewno by było na tyle. A jakie wy chcielibyście oprócz tych kart zobaczyć w następnej FIFA? Piszcie w komentarzach. Lajkujcie, subskrybujcie, napis out.